Jeżeli chcecie wygrać fajne brońki do ratowania świata, to zostawcie tutaj koniecznie łapę, suba, dzwona i komentarz. Cześć, witajcie z tej strony Hexo. W dzisiejszym materiale kilka słów odnośnie nowej, mrocznej wersji Bright Bomber, czyli Dark Bomber. Jeżeli chcecie dowiedzieć więcej, to koniecznie oglądajcie cały materiał, tak więc zapraszam do oglądania. Dobra, więc Dark Bomber to już od dłuższego czasu ciągnący się temat. Jestem naprawdę nahypowany przez właśnie różnych ludzi, którzy mówią, że od już niedługo dojdzie i w ogóle. Dobra, więc ogólnie no to do Dark Bombera w plikach gry został znaleziony właśnie Kidow. I ogólnie nie znamy jeszcze dokładnego wyglądu, bo jest on na razie podpisany jako Dark Bomber Pickaxe i na razie też jego nazwy nie znamy. Wiemy na razie tylko tyle, że są tam jakieś takie jakby dwie dziwne tekstury, które wyglądają tak, jak teraz widzicie na ekranie. Przy okazji w plikach gry został znaleziony jakby model Dark Bombera, który wygląda właśnie tak, jak teraz widzicie na ekranie. Ogólnie no to co widzicie teraz na ekranie wygląda mi bardziej na jakiegoś gościa w żółtym kombinezonie, ale nie martwcie się, jest to tylko model i właśnie będzie on przefarbowywany na właśnie takie bardziej mroczne kolory. Jak widzimy, mam tutaj dwie ręce fioletowe, co oznacza, że właśnie jakby będzie to Bright Bomber albo po prostu styl do Bright Bombera, tak jak właśnie macie na miniaturce, więc wydaje mi się to całkiem spoko opcją. Ogólnie no to jedyne co mogę wam teraz powiedzieć to to, że Dark Bomber na pewno dojdzie w szóstym sezonie do gry i będziemy go mogli kupić albo w sklepie, albo no po prostu będzie on za jakieś wyzwania, lub po prostu bezpłatnie zostanie on dodany jako styl. To już by było na to, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja wam dziękuję za obejrzenie i życzę wam miłego dnia lub wieczoru, w zależności, o której to oglądacie. Ja byłem Hexo, do zobaczenia i cześć!